Michał Żukowski, witam i zapraszam na kolejny przegląd Tygodnia Radia 5. W tym wydaniu powiemy o proteście w obronie demokracji przed Suwalskim Sądem Okręgowym. Prosić pana prezydenta Andrzeja Dudy, ażeby nie podpisywał tych trzech ustaw. Pokażemy też muzyczne lato z Radiem 5 w Ełku. Szczerze bardzo dziękuję za miłe przyjęcie, jesteście świetną publicznością. Oraz przypomnimy kolejne zalanie ulic w Suwałkach. Nie wiadomo skąd, miałam małe dziecko. Ponad 300 osób na czele z Bronisławem Komorowskim, byłym prezydentem RP, protestowało przed Sądem Okręgowym w Suwałkach. To kolejny dzień demonstracji, które odbywają się w całym kraju. Wśród protestujących były także Bożena Kamińska, posłanka Platformy Obywatelskiej i Anna Naszkiewicz, wicemarszałek województwa podlaskiego. Zebrani mieli ze sobą biało-czerwone flagi i świece. Jak mówili, nie podoba im się to, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o próbę wprowadzenia ustawy o zmianach w Sądzie Najwyższym. Uważają, że reforma sądów cofa Polskę do czasów PRL-u. Prosić pana prezydenta Andrzeja Dudy, ażeby nie podpisywał tych trzech ustaw, które godzą w konstytucję, w nasz porządek, są bardzo niebezpieczne i czuję w tej chwili zagrożenie. Także moja ogromna prośba do pana prezydenta Andrzeja Dudy, żeby stał się prezydentem wszystkich Polaków i nie podpisywał tych trzech ustaw. I będę miała nadzieję do końca. Stąd też ta moja obecność. Kolejna odsłona muzycznego lata z Radiem 5 w Ełku już za nami. Prawdziwe tłumy zarówno ełczan, jak i turystów czekały na plaży miejskiej na największe hity gwiazdy wieczoru Sylwii Grzeszczak. Artystka nie tylko dziękowała publiczności za gorące przyjęcie w Ełku, ale również życzyła szybkiego powrotu do zdrowia dla Margaret, która miała wystąpić w ramach muzycznego lata z Radiem 5. Niestety z powodu nagłej hospitalizacji musiała odwołać koncert i do Ełku przyjechała Sylwia Grzeszczak. Publiczność w Ełku była wspaniała, przyznała tuż po koncercie Sylwia. Szczerze bardzo dziękuję za miłe przyjęcie. Jesteście świetną publicznością. Bardzo dziękuję, że mogłam właśnie te wszystkie piosenki, które strasznie wspieracie, zaśpiewać dzisiaj na scenie z tak licznym chórem. Także dziękuję za waszą naprawdę prześwietną moc. Staram się chronić prywatność, tak. Ponieważ jest to moja prywatność i jest pewna granica, której nie powinno się przekraczać. I dzielę się oczywiście z fanami i muzyką, na tym mi zawsze zależało i będzie zależeć. Koncert T-Love zakończył 24. przystanek Olecko. Jak co roku centrum miasta tętniło muzyką i zabawą. W piątek wystąpili Trudna Młodzież, Messiah i Happy Set. Sobota należała do Reggae Side, Lux Torpedy i właśnie T-Love. Krótko mówiąc, tłumy ludzi, świetna muzyka i dobra zabawa. Tak do świateł daleko do domu. Cześć, Muniek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich fanów T-Love i w ogóle dobrej muzyki. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia 5 z Olecka. Pozdro. Przy przebojach kombi bawili się na targowisku miejskim w Gołdapi uczestnicy pierwszego dnia corocznego Święta Miasta. Nie zabrakło najnowszych przeboju zespołu, jak i tych najstarszych. Było Słodkiego Miłego Życia, Nasze Rendezvous i Pokolenie. Kombi było bowiem gwiazdą wieczoru. Dobry wieczór, Grzegorz Skawiński. Władek Tkaczyk. Witamy w Gołdapi. Bardzo nam się tutaj podoba. Publiczność dopisała, pogoda też. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców północno-wschodniej Polski. No i cóż mogę powiedzieć, będziemy grali, za chwilę będzie czas. Jubileuszowa, 25. Ełcka Piesza Pielgrzymka wyruszyła w piątek na Jasną Górę. 400 wiernych z Ełku, Suwałk, Augustowa, Gołdapi i Olecka do Częstochowy dotrze 11 sierpnia. Na trasie dołączą też pątnicy z Pisza i Giżycka, mówi ksiądz Łukasz Kordowski, kierownik pielgrzymki. Rozpoczyna się 25. Ełcka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, dla nas bardzo ważna, jubileuszowa.
to jest też czas obchodzenia jubileuszu w naszej diecezji. I tak jak co roku nasza pielgrzymka wychodzi z poszczególnych miast naszej diecezji. Już od 2 dni w drodze jest grupa z Suwałk, grupa z Gołdapi i grupa z Augustowa. Wczoraj wyszła też grupa z Olecka, a dzisiaj wychodzimy z katedry, właśnie wychodzą grupy, także dołącza do nas Ełk. W 25. Ełckiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę idą przede wszystkim młodzi ludzie. Jej tegoroczne hasło brzmi „Idźcie i głoście”. Konferencja prasowa poprzedzająca 18. Letnią Filharmonię Auksowigry 2017 odbyła się w Suwalskim Ośrodku Kultury. Na przewidziane w tym roku koncerty zapraszali m.in. Justyna Rek-Ścieraubo, dyrektor AUKSO, Bożena Kamińska, dyrektor SOKU, zaangażowany w inicjatywę profesor Andrzej Strumiło, Czesław Rynkiewicz, prezydent Suwałk, Tadeusz Hołko, wójt gminy Suwałki, Anna Naszkiewicz z Zarządu Województwa Podlaskiego i Marek Moś, dyrektor muzyczny AUKSO. Każdy z naszych przyjazdów tutaj odbywa się przy udziale solistów. I staramy się ich zmieniać, ale nie tylko ludzi, ale także instrumenty, na których grają. W tym roku padło na głos ludzki, na głos tenorowy, jednego z najwybitniejszych polskich śpiewaków. Zalane ulice, samochody, garaże i zrozpaczeni ludzie to skutki ulewy, która miała miejsce w środę w Suwałkach. Tradycyjnie problem dotknął mieszkańców na południu miasta, osiedla Hańcza i powstańców wielkopolskich. Suwalczanie walczyli z ulewą jak mogli. Zastawiali posesje workami, blaszanymi zaporami i cegłami. Na bieżąco wylewali wodę przy użyciu wiader. Jednocześnie sypali istne gromy pod adresem służb odpowiedzialnych za kanalizację ściekową. Jak mówili, to kolejna ulewa w tym roku i po raz kolejny zalało im piwnice. Mają żal do służb miejskich, że te nie rozwiązują ich problemów. I zaczął samochód normalnie wody nabierać, nie wiadomo skąd. Miałam małe dziecko, szybko wyskoczyłam, bo się po prostu wystraszyłam, że się zalejemy. U człowieka stoi woda aż na piętrze. Wszystko zalane pływa. Cóż, nie trzeba wyjeżdżać nad morze na wakacje. Wystarczy tutaj na ulicę Skierniewisko przyjechać i też będziemy się dobrze bawić. To już w pewnym sensie nasza tradycja. Każdy jest przygotowany. Mamy swoje tamy, mamy worki z piaskiem, pompy. Powiedzmy, większość z nas już gotowa na takie sytuacje. To wszystko w dzisiejszym wydaniu przeglądu Tygodnia Radia 5. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.